salonu robimy sypialnię. I mamy łóżko. O rozmiarach pamiętasz? 1,40 m na 2 m. Dokładnie. Duży, normalny materac. Na dzień materac składamy, kanapę podnosimy i zapraszamy do środka. Światło może zapalę. Co mamy w środku? Fotele są obrócone, jak widać. Trochę ciemno. Magda, otwórz przednie drzwi. Może trochę słońca wpadnie. O, tak będzie lepiej widać. Tutaj mamy odwrócone przednie fotele. I taki stolik. Można sobie wygodnie usiąść. Przy stoliku jakieś drobiazgi postawić. Tutaj jest lodóweczka. 30 litrów, ale normalna kompresorówka. Można sobie coś wyjąć. Piwko, oliwki do tego. Pewnie taka dzisiaj będzie kolacja. Lodówka sprawuje się wyśmienicie, bardzo dobrze chłodzi. Najgorsze upały utrzymuje temperaturę zadaną 2-3 stopnie bez problemu. Tak jak widzieliście, na noc na lodówce jest łóżko. Może jeszcze środek pokażemy tutaj, bo ludzie pytają, o co chodzi z tym dachem, co tam się dzieje. Jak widzicie, tutaj jest namiot i chodzi o to, w momencie, kiedy położymy się na łóżku, więcej powietrza, te okienka można otworzyć, tam jest moskitiera. Zresztą może ja położę po raz kolejny łóżko. I pokażę, o co chodzi. Jak śpimy? Otóż nie śpimy na górze. Tutaj mamy poduszeczki. To jest pozycja do snu. Można sobie w deszczowe dni wygodnie usiąść. Widzicie, tutaj dwie osoby spokojnie możemy się zmieścić. Czy sobie wziąć, tak jak Magda lubi, książkę poczytać, czy laptopa, jakieś zdjęcia pomontować, wrzucić filmik. Bardzo duża przestrzeń. Tutaj jest półeczka, na którą w ciągu dnia, jeśli jesteśmy rozbici, możemy tam wrzucić jakieś rzeczy, typu właśnie pościel, piżamy, czy inne rzeczy, które nam tutaj w ciągu dnia by zawadzały. Tu są takie niewielkie lampki jeszcze. Każdy ma taką lampkę nocną. Tutaj jest taki niewielki tablet, który robi za stację multimedialną. Można sobie tutaj odpalić radio, czy Spotify'a, muzyki posłuchać. Idziemy z tyłu, zobaczcie. Tutaj jeszcze. Żeby to wszystko spakować, to niestety mamy 4 szuflady, w których musi obowiązywać totalny porządek, bo inaczej się w życiu nie odnajdziemy. Szuflada łazienkowo-kuchenna, w której są skrzynki, a w nich naczynia, garnki, patelnie, talerze, kubki itd., itd. Koszyczki łazienkowe, które się bardzo dobrze nam sprawdzają, więc polecam Wam, że z kosmetyczki coś takiego jest zdecydowanie wygodniejsze na kempingu. W drugiej szufladzie mamy zapasy, czyli jest spiżarnia, tutaj wchodzą krzesła, wchodzi stolik, kuchenki, więc to też jest wygodne. Zapasowo jeszcze mamy kuchenkę gazową, gdyby się na przykład przytrafiła nam jakaś, nie wiem, w podróży na przykład jakaś sytuacja, że nie mamy prądu. W Grecji nam się zdarzył obiad na autostradzie. Możecie zgłodniliśmy, odgrzewaliśmy zupę sobie na autostradzie, po prostu możecie bez dostępu do prądu. Nasz papier, tam to będzie. I o tym, że się dziwili, że ja się jestem w stanie spakować na miesiąc szufladę. Tak wygląda moja szuflada, której muszę się spakować na miesiąc, bo nie mam po prostu innego wyjścia. Chodzi wszystko. Ale porównajcie sobie, że szuflada, a porównajcie sobie, jak pakujecie się na wyjazd do hotelu, gdzie macie walizkę. Ta szuflada jest dużo większa niż standardowa walizka.
W mojej szufladzie, jak widać, oprócz ciuchów też jest mnóstwo gadżetów. Jakieś kamery, aparaty, tak, inne są, tego typu rzeczy. Moje są książki, bo szykujemy się na najbliższy wyjazd, czyli Santiago de Compostela. To jest nasz pierwszy przystanek podróży tak naprawdę. A potem zobaczymy, będziemy zwiedzać. Jest też mała biblioteczka, żebyśmy potrzebowali. Kurtki, czapki, no masa rzeczy tutaj tak naprawdę jest i one są bardzo przydatne. Dodatkowo one są popakowane w pojemniki, bo tak po prostu jest nam wygodniej sobie posegregować w szufladzie swoje rzeczy. No i w domu pakując się są wygodne te pojemniki. One już oczywiście zamykają na czas podróży, tak się szuflady na mnie nie latały. Dobra, pokażemy kuchnię jeszcze. Kuchenkę mamy w takim małym podręcznym stoliku. Używamy w tej chwili płyty na indukcję, co jest super wygodne, bo ona po prostu szybko się nagrzewa i szybko stygnie. Niestety muszę mieć adapter do niektórych rzeczy, bo nie wszystko działa na indukcję. Mały silikonowy czajnik, który nam towarzyszy od początku pośpiesznych podróży. I zlewozmywak, czyli z tym wędrujemy. Właśnie, dużo ludzi się zapyta, gdzie zbiornik z wodą, gdzie zlew, gdzie pompka, gdzie zbiornik na szarą wodę, gdzie toaleta, gdzie to wszystko nie, mamy? Absolutnie tego nie mamy i nie będziemy mieć. Ja sobie po prostu nie wyobrażam sytuacji, kiedy za ścianką działową ktoś robi dwójkę na przykład, bo to mimo wszystko zachowujmy jakąś intymność w związku. Śpimy na kempingach, nie zdarza nam się spać na dziko, chociaż czasami mamy ochotę, ale nie mamy warunków, samochód jest po prostu za mały. Więc wędrujemy po prostu na zmywak, do łazienki, do toalety. Korzystamy z kempingów i od zawsze korzystamy z kempingów, czyli od dziecka. Jak ktoś mówi, że to jest potwornie drogie, no to powiemy tak. W Polsce kemping w tej chwili, w zeszłym roku, w tym roku ceny są podobne. Płacimy między 50 a 100 zł za dobę. W tym jest samochód, dwie osoby, podłączenie do prądu, oczywiście toaleta, łazienka, zmywak, wszystkie ciepła udogodnienia. Woda, ciepła woda, zimna woda, o każdej porze się można iść wykąpać, można pod bieżącą wodą pozmywać. Na zachodzie, na południu Europy, powiem tak, średnio liczymy przy naszych wyjazdach, w budżecie liczymy około 20 euro za kemping. Czyli licząc na maksa po stówie, tak? Zdarzały się kempingi po 12-14 euro. Najdroższe, jakie nam się zdarzyły, to było 40 euro, ale to już były super warunki i naprawdę warto było zapłacić. I tak to wygląda. Macie jeszcze jakieś pytania? Co tutaj mamy w samochodzie? Dlaczego tak, a nie inaczej? Zapraszamy do zostawienia komentarza pod filmem. A tak wygląda nasz letni salon. Czyli tutaj mamy stolik, fotele pod daszkiem. Daszek ma wymiary 3 metry na 2 metry, także 6 metrów kwadratowych. Spokojnie można się zmieścić. I czy usiąść, odpocząć w cieniu, czy schować się przed deszczem. Śniadania, obiady, kolacje, spotkania czasami z ludźmi poznanymi na kempingu. To wszystko się odbywa pod takim daszkiem. Bardzo ważne miejsce w naszym vanie to jest to gniazdo. Tutaj mamy podłączony kabelek, którym jesteśmy wpięci w instalację 230 V na kempingu. I to zasilanie zapewnia nam oświetlenie, zasilanie płyty indukcyjnej, czajnika, ogrzewania, ładowarki, podłączenie laptopa. Wszystko, co jest na prąd, bierzemy z tego gniazdka. Mamy też dodatkowy akumulator, który tutaj może widać, jest umieszczony pod kanapą w takiej szarej skrzynce. Na tym jest ładowarka sieciowa. To jest ta z zieloną lampką, którą tutaj widzicie. Z przodu jest zamontowana ładowarka, która zapewnia ładowanie akumulatora podczas jazdy z alternatora. A akumulator ma pojemność 80 Ah. Potrzebny jest przede wszystkim do tego, że w momencie, kiedy w ciągu dnia nie na kempingu, a gdzieś zatrzymujemy się po drodze, idziemy zwiedzać, idziemy coś oglądać, z jakiejś przyczyny stoimy przez parę godzin nie podłączeni do instalacji zewnętrznej, no to po prostu na tym akumulatorze chodzi lodówka. Oczywiście można też z tego akumulatora ładować telefony na przykład. On daje także zasilanie do oświetlenia. Także w momencie, gdybyśmy bardzo chcieli biwakować na dziko, bez dostępu do zewnętrznego źródła zasilania,
to robiliśmy testy. Na tym akumulatorze lodówka, ładowanie akumulatorów, oświetlenie wnętrza wytrzymujemy minimum 3 doby. Gotowanie wtedy oczywiście na gazie. Natomiast tak jak Magda wcześniej mówiła, no jest wtedy problem z toaletą, łazienką, prysznicem. Także to traktujemy raczej jako awaryjną opcję. Kończąc temat instalacji elektrycznej, chciałem tylko przypomnieć, że na naszym kanale na YouTube jest osobny odcinek tylko o elektryce. Także jeśli jeszcze jesteście zainteresowani szczegółami naszej instalacji elektrycznej, to zapraszamy do tego odcinka. Pod filmem znajdziecie link. Oczywiście zapraszamy Was także na nasz kanał YouTube. Zapraszamy na Instagrama, zapraszamy na Facebooka. Jeśli podobał Wam się ten filmik, zostawcie pod filmikiem kciuk w górę. Zachęcamy oczywiście do subskrypcji kanału. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze, zapraszamy do komentowania pod filmem.